Gdzie jesteś, Sabatu? O matko, czekaj. Żeśmy doszli chyba do Maridori, tak mi się wydaje. Tragiczne są te poziomy z pływaniem. Weź mi nawet nie przypominaj, i tak się męczyłam ostatnio, że to jest tragedia. Nienawidzę tego pływania tam. Gdybym kiedyś spotkał Turkusa przypadkiem na żywo, to bym się bał, że przyjdzie narąbany i na czworakach z całym haremem, ale byłoby to ciekawe doświadczenie. Nie, myślę, że na żywo Torbus jest dużo spokojniejszy niż udaje w internecie. Używałam ostatnio pamce, żeby znaleźć inne rodzaje drewna. Udało mi się znaleźć dżunglowe, świerkowe, ale brakuje mi ciemnego dębu. Akacjowe mi się nie podoba, więc to zignorowałam. A, rozumiem. Mi się akacjowe podoba ten taki pieniek szary bardziej niż samo drewno w sobie. Ja jeszcze muszę ten nowy update w końcu ogarnąć. Tu coś jest ciekawego? Nie. Też nie. Dobra, ale jakieś tam zapałki znalazłam. A co jest tu na górze? Aha, tu się nie da wejść. To są schody tylko do połowy. No dobra, to musimy ogarnąć tą bramę. To musimy podnieść do góry, tak jakby ten szlaban. Ej, jak to mam zrobić? No, no, ciśnij, laska, ciśnij. Nie mam takiej. Może tu w dół. No, ciśnij. Aha, bo to trzeba kółeczka kręcić. Boże, czemu ktoś mi nie powiedział, że to kółeczka się kręci? Potrzebuję większej podkładki pod myszkę teraz. Zdecydowanie. Mamy na co zbierać na live'ach. Całkowicie normalny. No, normalny to nie jesteś. Tak nie ciśnij, bo urodzisz. Znalazłam zapałki, patrzcie, jak były ukryte. Wiedziałam, że coś tu musi być. Tego się nie da otworzyć. Boże, nie posuwaj worków. Nie no, na całe biurko to może nie, ale no, na większość by się przydało. Obrzydliwa sytuacja. Moczę się z małym dzieckiem, a tu nagle za nim żółta plama zaczęła się pojawiać. Boże, Torgus! No to ty chcesz od dzieci. Ostatnio kupiłam taką podświetlaną i nigdy jej nawet nie podłączyłam, żeby zobaczyć, jak świeci. O nie. Dwie podkładki pod mysz w ogóle nie używane. A to takie duże? Możesz zdjąć kocie uszka. Ojej, dziękuję. Ten zamek to mi się trochę kojarzy z amnezją pierwszą. Nie mogę podskoczyć, żeby zobaczyć, co tu jest? Nagle postać zdecydowała, że nie skacze. O nie! Jest coś creepy. Alieny! Alieny przyszły mnie zjeść. O, teraz mogę podskoczyć. O Boże, co? Co się dzieje? No, papa Turgus. Dziwo w tym samym biurku. Mieszka działa lepiej niż na podkładce. No. Siedząca w domu gra sobie konfit w domu i popija zdrową wodę. Gadając z ludźmi, Turgus na ekskluzywnych wakacjach po alkoholu moczy się w dziecięcym moczu. Która była dołączona kiedyś do czasopisma, gdzieś z początku 2006 roku i nic nie mogę jej dorwać. O nie. Są duże te podkładki. O.
Ja bym chciała mieć jakąś fajną. Najlepiej, nie wiem, z Mass Effecta na przykład. Ale pewnie takiej nie dostanę. Tymi wspomnianymi drapieżnikami słońca już pewnie widać. Zaraz się schowamy w zamku, tylko ja się obawiam, że ten zamek będzie bardziej nawiedzony niż ta reszta tego miejsca. Tu też się przechodzi. A nie, to jest zamknięte, dobra, już myślałam. Otwierać! Jonathan Weber, inżynier, dokumenty, Brytyjczyk, będzie potrzebować wizy, podróż z Croydon razem z nami. Jonathan jest inżynierem, kolejnym pracownikiem Triple Crown. Spotkałem go w Londynie, pracował przy wielu projektach, ale nigdy poza Anglią. Miły facet, ale trochę jak podekscytowany szczeniak, zdesperowany, żeby zasmakować Afryki. Będzie dobrze współpracował z Tassie i Ewą, ale musimy się upewnić, że Leon nie da mu za bardzo popalić. No, pamiętam Michu. Miałam ją, tylko no, ona jest malutka. Przegarnąłem, bo że źle zrozumiałam słowa Turbusa, bo on się moczył w basenie za dzieckiem, znaczy się kąpał, a ja zrozumiałam, że oddawał mocz za dzieckiem. Boże, Lorenz! Aha. Jonathan's great. First time out in the world and everything's a wonder. It's like having a kid along. Aha, tego się nie da kliknąć. No to wracamy. To tylko duch może nam sobie wyć pod uchem do białego rana, jak nie ma nic lepszego do roboty. A ja się obawiam, że duchy mogą być zabójcze mimo wszystko. Welcome to the end of the world. Rest of you, hold tight here. Won't be long. Tazi, what's the sign say? My French is piss poor. Just that they were a long way from home. Mm-hmm. Tym razem pojawi. O Boże. Dajcie na końcu świata. Ciekawe, czy tam się wchodzi w ogóle, chociaż przypuszczam, że tak. No. Tutaj nic nie ma, a tutaj... Tam się zaś nie otwiera. O, wiedziałam! Co? Nie mówcie, że nie mogę więcej zapałek nosić, no co za gówno. Gdzie to było? 10 na 10. No co za gówno. Moja postać jest jakaś niepociumana. Co by ci dało te 3 zapałki więcej? Przeciążyłabyś się czy co? Nie rozumiem tej gry. Uwiera ją w brzuszek. Jej. Precious jewel. And look at you. No właśnie, no. No już jest przeciąż. 10 zapałek, co za kpiny. Czysto teoretycznie, jeśli zaczyna nas prześladować duch, to powinniśmy automatycznie mniej bać się śmierci, bo mamy teraz gwarancję, że jest życie pozagrobowe. No chyba, żeśmy porządnie rozrabiali. No tylko, że ja się obawiam zawsze, że jakby jeżeli utkniemy w postaci ducha na ziemi, mimo wszystko, jakie takie straszydła, no to nie jest zbyt fajna opcja, bym powiedziała. O, osiągnięcie. Pilgrim. O, matka. I remember being scared. Why? Czy ona tu była? Ciekawe, w jakim momencie, kurde, to wszystko. Czy tu była z Salimem też jeszcze? Tam w ogóle jakieś światła się mrygają, więc... I gdzie tu iść? Najpierw.
zejdźmy tutaj może. Pewnie zaraz i tak nie będę mogła nic zbierać, ale może jakąś notatkę znajdę. No tutaj też są zapałki. I tu się da wejść. Kurde, nie wiem gdzie on iść. Są jakieś te. Cześć Krzysztof. To moja ulubiona lokacja w kategorii srania ze strachu. Aha. Jeszcze nie czuję się zestrachana za bardzo. O, notatka. Malik Tambura. Pierwszy karabin. Sudańczyk. Wiza nie jest potrzebna. Jest już w Algierze. Nie ma tu o czym się rozpisywać. Malik jak zwykle zajmuje się przygotowaniami do przodu. Kupuje zaopatrzenie i tym podobne. Przypomnieć Rachel, aby powiedziała mu, czego potrzebuje w Algierze. Konieczne przedstawić go Rachel na samym początku. Może być dobrym wsparciem. Może powstrzymać ją przed zrobieniem czegoś głupiego, tak samo jak zrobił to dla mnie milion razy. Zapoznać go również z sytuacją Tasi i zrobić dla niej wszystko, jeśli ona o tym nie wie. Nawet jeśli ona o tym nie wie. Okay. Do you remember Marrakesh, where Marek got into that argument with your dad about the mules? He was so furious, but all he did was stand there and say, "It's your decision, Mr. Victor." Never even raised his voice. Well, I think he's getting close to that with DeFreeze. Positively sarcastic. Mogę ruszyć to w ogóle? No, no to chcę. O, mogę. Ona się nastęka. Mogę to otworzyć? Nie. Bo co da się to przesunąć? Bez sensu. Co? Dobra, tu można było na dole wejść. To trzeba pamiętać. To jest coś dziwnego, nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje. To są krzyże? Nie, to są te. O, ćwiczeń chyba. Takie pachołki ćwiczebne. Ustawienie się przed lufą w działu nie jest najlepszy pomysł. Przepraszam. O matko, tam są jakieś namioty. Jezus Maria, tam jest tylko więcej. Boże, tu jakiś czołg wjechał. Pewnie tu też się da wejść. No, oczywiście. A. That's the doctor. On żyje. Nie, nie słyszę pana. Jestem zajęta eksplorowaniem. Nie mam czasu. Że drewnianka do strzelania. W sumie do tego pierwszego też można strzelać. No. I to są znowu zapałki, których nie mogę wziąć. Tu mogę zapalić. Nie ma bez sensu. Jakaś kuchnia, jakieś szuflady. No, dajcie mi wyjść stąd. Tu coś jest. Nie, myślałam. Przychodzi Ania, wyrzuca wszystko. O! Coś znalazłam. Olej do lampy! W końcu coś innego niż zapałka. Lokacja mi trochę za to przypomina jedną z misji Call of Duty 2. Też był podobny motyw o zachodzie słońca.
No, Call of Duty. Pamiętam, że to zawsze w takich grach też były takie klimaty. Czy tutaj też się wchodzi? To się pcha w ogóle, to jest przerażające. Komputer mnie grzeje tu. No, grzeje się trochę. No, jeszcze nie jest źle. Kwatery, kwatery mistrzowskie. Kwatery, kwatery mistrzowskie. Nie obchodzisz mnie, stary. Idę sobie od ciebie. Tu jest w ogóle jakaś dziura. Jeszcze. O, można wywalić wazą. Fajnie. Kolejne zapałki. Nie możecie mi dać więcej do lampy? Nie, bo to się podpala. Nie, bo tu zejdę i nie wrócę. Cześć, Bartek. Bartek, mają być wyniki egzaminów. O, trzymam kciuki. Cześć, Iro Janusz. Tam są zapałki. Boże. No zaraz. Tam jest jeszcze cała lokacja do zwiedzenia. I co będzie, jak pójdę do doktora i już nie wrócę? Legionista. Pierwszy kapitan Mateo des Rosriers. Cześć, Mejka. Hejka. Pierwszy kapitan Ernest Bugaway. Bugai. Coś tam. Coś tam, coś tam. O, matko. Pompa wodna. No, to są prawdziwe krzyże. Ale mnie podgrzewa ten komputer w prawą rękę. To jest dziwne uczucie. Wcześniej tak nie miałam. Skorpionik! Kolejny. Matko jedyno. Co to jest? No to faktycznie jest woda. O! Narcist. Narcisist dostałam osiągnięcie. Jestem narcyzem. Aha. Nie jest spragniony. Tu też można wejść? Nie. Czy mam wrażenie, czy zrobiło się ciemniej? Kolejne zapałki. Już nie dużo tych zapałek dają. Teraz, nagle. Z tyłka. O, to się cieszę ci, Janusz, że możesz chodzić już bez ortezy. Super sprawa. No, tam było to. Ale miejsce jest ładne, bardzo. Let's take a look in that building on the left there. Valak, you and me up front. Dobrze, wchodzimy do tego dziwnego budynku. Człowiek w tafli wody już narcyzu wyzywają. No właśnie, nie? Nie wiem czemu, ale nagle skojarzyło mi się z Prince of Persia. No, w sumie tak. Też takie klimaty. Kupiłam sobie na jesień buty ortopedyczne dzisiaj, bo na lato mam jeszcze. O! No, już, dajcie mi. Fajnie, fajnie. Okej. Okay. Kolejne zapałki, dzięki, gro.
Boże, jak ona stęka. Don't stop talking, doctor. Got to get to that radio. How do I get through? Aha, dobra, bo ona notatki robi w taki dziwny sposób, że rysując. Jest stołeczek. Just keep talking, doctor. Keep talking. I'll find a way. Aha, bo to można obejść z tej strony jakby. There must be another way around. God damn it. I need to get in there. Oczywiście nie można się tam dostać. O, to jest ta oliwa. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Kazał lekarz jeszcze przez jakiś czas właśnie w takich butach chodzić, dopóki nie skończy rehabilitacji. O, a długo jeszcze będziesz miała tą rehabilitację? Mi się wydaje to oczywiście moje przewidywanie, bo nie znam gry, że coś będzie z tym dzieckiem jeszcze, w sensie jakiś kluczowy moment, bo to nienarodzone to pewnie nie dożyje końca, ale tego nie wiem, zobaczymy. No, no mi też się wydaje, że coś z tym dzieckiem, tylko że bardziej kwestia, że to jest jakieś... że to będzie, nie wiem, właśnie jakieś takie kosmiczne dziecko, nie jakieś normalne. No to mogę zapalić, ale w sumie nie ma po co chyba. A, tylko mnóstwo powywracanych rzeczy. Aha, tam są jakieś tunele. Dobra, chyba tędy. To tu się już zaczyna robić ciemno. Oh no! French trooper, I suppose. Trouble with the locals. Could be. Bite marks too, see? Hyena maybe. A damn big one. Didn't finish its meal. Boże, tam jest jakieś wejście na górę jeszcze. Nie, tego się nie da podpalić. To jest jakaś notatka. O, matko! Ramię sprężynowe, rama łóżka, to karka, wiertarka bieżnikowa, solidna rama, ława, wciągarka z windy. Ja wala. Jakieś psychiczne nie tantaga z dziecko. Mam pakiet około 20 zabiegów, więc jeszcze trochę. Ojej. Ale w sumie mi to nie przeszkadza, te buty są bardzo wygodne. O, no to dobrze. Że chociaż tyle. Jak byłem u tego lekarza od głosu i zalecił mi masaże barku i szyi u fizjoterapeuty i ćwiczenia z rurą na obniżenie głosu. Boże, ćwiczenia z rurą, jak to brzmi. Ale powodzenia, Laurens. No tak, wielka kusza. No, trochę tak. Ciekawe, co sobie myśli dziecko w łonie matki, gdy matka gra w horrorze. Boże, to znów biega i wrzeszczy jak upętana spać człowiekowi, nie to. Też bym sobie tak pomyślała. Są jakieś dziwne narzędzia. Jezus, ja się tu pogubię. O, kolejna notatka. Cześć, Teło! Hejka! Zdjął księżycowy patyczaków. Dzięki, nie wiem, czy to cokolwiek mi pomoże, szczerze to wam wiele spróbuję. No, zawsze można, nie? Więc spoko. Anton Metzier, aha, to jest ten doktor. Dokumenty Szwajcar, będzie potrzebować wizy, podróż z Basel. Sterling senior nalegał, żeby na wyprawie był lekarz, ponieważ jego ludzie nie ufają miejscowym. Powiedział mu, że to tydzień w KS, a nie 3 miesiące w dżungli, ale nie chciał tego słuchać, więc wysłali nam tego gościa. Niewiele o nim wiem, ale na pewno dużo mu płacą za opuszczenie praktyk w Szwajcarii. Chyba jest kompetentny. Czy poradzi sobie z Afryką? Zobaczymy. Oh, the doc? Yeah, he seems okay. Between you and me, I think he's a drinker. Maybe they sent him out here to dry out. Więc to wychodzi na to, że to wszystko. Aha.
A to nie to było otwarte ostatnio? To jest jakaś winda? What the fuck? Matko. Jakaś kolejna notatka. Mamo, proszę porozmawiaj z tatą. Nie odpowiedział na moje listy. To nie jest miejsce dla mnie. Mężczyźni są okrutni i ląd jest okrutny. Błagam was, zrobię wszystko, aby wam to wynagrodzić. Jeśli nie zlituje się, zapytaj go, czy naprawdę chce, aby jego nazwisko umarło tutaj w tym piachu. O, matko. Ale pole dance jest naprawdę ciężki, ale też naprawdę niesamowity pod kątem artystycznym i tanecznym. No, zgadzam się. To prawda. Chociaż u mnie główny problem raczej będzie psychiczny, bo ciężko będzie mi przedstawić w głowie, że mogę mówić inaczej niż przez 30 lat, w sensie bardziej normalnie jak facet. I tego się boję, że stracę przez to część swojej tożsamości. No, rozumiem. W sumie to jest no tyle lat przyzwyczajenia, nie? Więc całkiem zrozumiałe. Matko! Kefir. Jesus. O. Oliwka. Co już wariujesz? No i teraz nie przejdę tędy, bo gówno. Bo gówno. Czy tu było jeszcze coś do podpalenia? A, już nie zdążyłam. Nieważne. Jest kolejna notatka. Miałam koleżankę w jej pracy, która się zapisała na pole dance i na drugi dzień przyszła do pracy cała bolała, bo się nie spodziewała, że tyle siły trzeba w to ułożyć. No, ja widzę, ile to siły wymaga po prostu po tych takich filmach wszystkich typu. Ta babka stwierdziła, że mnie kojarzy z miejsca, w którym pracuje. Wstępnie zapisała mnie na wrzesień na NFSZ. No, masaże brzmią fajnie. Kuszy pustynie, jałowa równina, madrze o tobie, wołam twoje imię. Kwitnie kwiat, płatki opadają, klepsydra pusta, wciąż wołam. 10 lat minęło, mój czas dobiegł końca. Wracam do domu, moje bitwy są wygrane, nikt nie czeka, nikogo nie ma, tylko echa i puste krzesło. Czy mi się wydaje, czy właśnie mi zgasły lampy? To jest ołówek w ogóle. Dlaczego mi zgasły lampy? To nie jest fajne. No dobrze, dobrej nocki, Rayana. Tam coś łazi w ciemności. No właśnie ja nie widzę. No. Boże. Straszycie mnie wszyscy. Oho. O matko, ja mam wrażenie, że omijam milion rzeczy, nie? Jakieś kolejne notatki dziwne. Dzięki, kefir. To jest z mroku puszczę wiatr. Czy się moment, kiedy coś nam wyleci na twarz? Kelhanan mówią o swoim opiekuńczym duchu, choć może lepszym słowem byłoby bogini, kobiecie w szarej szacie, która nawiedza pustynię i chroni swoich ludzi przed widmem śmierci. Nazywają ją Tihanu i zostawiają jej dary z pustynnych kwiatów. Ja miałam szukać głosu doktora i kurde... Tak nie bardzo mi to idzie chyba. Coś jest? Nie bardzo. O, zapałki.
Może za sztywne dywany. Jest ta notatka. W sumie to nic więcej tu nie ma. Chyba. Może mam się dostać gdzieś na górę jakoś, nie wiem. No, widź w ciemności. Tam jest jakaś dziura. Jezus. To jeszcze można podpalić. A, to można było podpalić. Jest jakaś jadalnia? Jezu! Cześć, Rupristin. Dzięki, Lauren. Jak zawsze pomina jest ważna opcja w postaci wołania osób, których szukamy. Tutaj sobie warto zapisać, żebyś wiedziała, gdzie byłaś. To trochę labirynt. Nie uda mi się tego zapamiętać. O, Jasmin! Jezu, co się dzieje? Ja pierdzielę, what the fuck? Tu jakaś notatka. Jean z wewnętrznej pustyni spisał Luciano of Ravenna. Ifryt to Jean ognia i płomienia, zemsta wymierzona w morderce, bezwzględny, nie co do zatrzymania, śmierć miast, zrodzony z pustki, a jego znakiem jest świecące światło, wyczuwa energię witalną swojej ofiary, po czym chowa ją płonącym wzrokiem chyba, aż całe życie zostanie wyssane, tak jak pająk wysusza trochę dual na salach. Modlitwa prosząca i szczera pokuta jest jedyną obroną. Ten miałam wypadek z roślinką, spadła z parapetu i cała ziemia mi się po pokoju roznosiła, to chyba bym była szybciej. O nie, biedna. Ale cieszę się, że dotarłaś. To oznacza, że głównym bossem jest Jean. Aha, to jest jedna notatka? Nie. Nie, to jest... To jest coś innego. Ghoul to Jean, obiekt strachu i oszustwa i podstępu, zamieszkujący głębiny świata. Gdy wyczuwa ludzkie ciało, przekupuje się przez piasek do świata powyżej, aby złapać nieostrożnego podróżnika. Podstępny, mówiący ludzkim głosem, prowadząc swoje ofiary w nieprzyjemne miejsca, aby mordować, pożerać i pić krew. No, machanko dla Fullera, proszę bardzo. That's Jasmine. She's with the doctor. Just keep trying, Jasmine. Please. Uspokój się z tym gadaniem. Tam coś spadło z góry. Tu jest jeszcze jakaś notatka. Boże, to jest masa notatek. Jesionowa matka jest dżinem uzdrawiania, wsparciem na pustkowiach. Jest dzika i kapryśna, nie można jej wezwać. Ale jeśli wzbudzi się jej współczucie, może okazać swoją łaskę, oddając swoje ciało, aby ugasić pragnienie umierających i prowadząc tych, którzy błąkają się w miejscu. Cytrynka! Cześć, MTX! Że doktor to jest ghoul? No, możliwe. Cytrynka, cytrynka. Nic tu nie widzę. To jest kolejna notatka. Nie, to jest ta sama. O Boże. Tutaj się pali, ale... Dobra, chyba Nie. Trafiłam do początku. Aha. Spadło na mnie z góry. Może jednak na górę mam wejść. Grałaś może w Syberię 3, bo pamiętam serię z poprzednich wersji, a nie pamiętam, czy trójkę nagrywałaś. Znaczy, grałam, ale nie nagrywałam. Dzięki, Kefir. Nie, no, sprint jest na shifcie, także spoko. Jeżeli wpiszemy Ifrit w Wikipedii, to faktycznie jest taki Jean.
Ale czegoś takiego, jakiejś nowa matka, nie mogę znaleźć. Ojej. Tego to nie wiem. To jest jakiś horrorek? Tak. To jest horror. Chyba trafiłam w jakieś... Czy ja słyszę kroki? Czy mi się wydaje? To jest lampa z dżinem. Matko. Musisz się rozbijać. O nie. Tylko nie mówcie, że będziemy się bawić w morsa. Tak, słyszysz kroki. Wiele śmierci. PRSB. Posiłki. Stop. Kapitan LFR. Koniec. Dziękuję, Kefi, za cheerki. Ash Mother jest się nowa matka, ale wyskakuje mi to w Google matka Asha Ketchamask. PRSB, posiłki pilne, stop, kapitan LFR, koniec. Ale to jest to samo. Zgłosić śmierć MDSPO, desoriers, desercja, bla bla bla. Zgłosić śmierć, stop, podejrzenie lokalne. Prośba o przeniesienie. Opóźnienie wysyłki niedopuszczalne, wysłać natychmiast. Stop, kapitan Lefer, koniec. Rozwala mnie, że ten kapitan tam. O, zapałki. Ja nie chcę tam wychodzić, bo tam były kroki. Boję się. Że mi się najbardziej zanima ten Seishi Tara Slime. O Boże. Jakieś trudne rzeczy. Nie, Julia też dostała? Matko, problemy z Discordem. O matko. No bo tu było to tylko to pomieszczenie. W sumie nic więcej nie było na górze. No tu byłam. Czemu ona się cyka? Masz światło. Spokój się. No to jest to z tą windą, tak jakby. Ja chyba muszę to naprawić, tylko ja nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym. Jak mnie coś zeżre, dopiero to się kapnę w ogóle, bo mam wrażenie, że... Nie wiem, nic. O, tutaj też nie odparłam. Aha, bo mnie nie stać już. Miejsca nie mam. Czy ja tu byłam? Chyba tu byłam. Ja się kręcę w kółko, prawda? Tu mnie nie było, ale tu nie mogę wejść. Ała! Żre mnie! Spokój się. Aha, tu nie ma świczki. Tam są zapałki, są. Jej. Ja tu siedzę jak na szpilkach, biedna. Coś nas zaraz zerze. W ogóle kupiłam sobie montę, która ma tylko tę białą część. No, jadłam to kiedyś, Bartek. I właśnie też mi smakowało, ale potem przestało. Nic się nie żre, zwyczajne halucynacje po ciąży. No, na pewno. Teraz będziemy kończyć, bo ja nie wytrzymam psychicznie. Co to było? No jasnej cholery. Nie, no zapal to gówno.
Ja pierdzielę. To jest ta kusza. Jezus Maria. Dzięki, Kefir. Nie trzeba było. Straszyłam się innych rzeczy. Aha, bo to jest ta część jakby do kuszy. To jest też jakieś wejście na górę. Czy ja tu mogę wejść w ogóle? Mogę. Nie da się tutaj. Aha, bo tu jest to radio. Świetnie, to muszę zapamiętać to miejsce. Muszę wyłączyć cytrynkę. Co to było? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo. Skwierczymy. Eru mnie straszy. O nie. Bardzo nieładnie, Eru. Policzymy się. Czy możesz się łaskawie uspokoić? Może utrzymam się za brzuch? Klawiatura rzeczami rzuca. Nie, nie, nie. Jesteśmy na końcu gry. O. Gdzie tam? Dopiero żeśmy zaczęli. Boże. Się czuję chora. No ale tu nawet żarcia nie ma. Nie ma tu niczego ciekawego. Czyli będzie jeszcze sporo skwierczenia. Dlaczego rozwalasz urny? Nie wygląda tak na urny. Zatem może coś być w środku. W garnku. O! W garnku były te zapałki. Skubane. No dobra, zawsze coś. Wracamy do naszych super ciemności. O Boże! Dobra, to ja se tu posiedzę. Chcę się trzymać z daleka, świetnie. Horni, a nie głodna, spragniona jest miłości. Boże. Że jest głodna, to się zgadzam, popieram, bo jestem głodny. Nie to, że zjadłam paczkę chipsów godzinę wcześniej, ale to się nie liczy. Jezus. Nie, nie słyszę cię. Bym mogła tę świeczkę wziąć. No właśnie. No mogę tej lampy jeszcze używać. Pod F jest chyba. Ale czemu jej nie mogę... Halo, czemu ona nie jest włączona? O, dobra. No nalej całość. O. Lepiej. Tu żeśmy byli? Chyba tak. Jezus! Lubię się. Tu było popełzające coś. No ale tu byliśmy. Jezus, ja się kręcę w kółko. Gdzie jest ten główny schemat? Ja coś zebrałam.
Czy mogę to tu wsadzić? Na przykład? No, chyba nie. Dobrze, mogę wyjąć. Wciągarka do nawijania liny. Aaaa! Czekajcie, bo to nie jest takie proste. Ale to nie ma podłogi, tak jakby, nie rozumiem. Dobra, zapal tą świeczkę, bo ja nic nie widzę. Tu. I to ma rozwaloną podłogę. Gdzie ja mam to zrobić? Nie dosięgnę. No, tęsknię za kotkami. Ale co zrobić? Na razie się może zobaczymy z nimi jakoś, nie wiem, może w tygodniu. Tak, pierwszy live z nowego mieszkanka. Na desce, okej. Okay. Jest na pewno winda z cyklu DIY, czyli znajdź deskę. No, w sumie tak, ale ja nie wiem, gdzie tą deskę. Aha, stąd, Boże. Faktycznie. To będzie trudne, chyba. Znaczy stąd dosięgnę. Muszę to bliżej postawić, tylko ja nie wiem, czy wystarczy tej deski. O, dobra, wystarczy. O. Dziękuję bardzo za kotka. Nie, kotów nie zabrałam, bo one są już mocno przyzwyczajone do miejsca, w którym żyją, także... Aha, spadło na dół. Świetnie. Zaczepiście. Gdzie? Co? Jezus, uciekać? Do punktu. Poszłam na piętro wyżej. O, tu jest światło przynajmniej. W ogóle powinniśmy powoli kończyć. Jezu, co to jest? To są jakieś notatki. Wiemy, że trzeba zrzutę na kota. Okej. Okay. 16 maja 1839. Najdroższa Heize. Mam nadzieję, że ucieszy cię ten list. Jesteśmy teraz na właściwej pustyni, a upał jest nie do zniesienia. Schroniliśmy się na dziedzińcu zrujnowanego portu, dopóki słońce się nie obniży. Na zewnątrz nie ma nic oprócz pustkowi. Górskie skały spośród niekończących się fal piasku. Profesor Herbert jest pewien, że mogę znaleźć drogę do grobowca, chociaż nie wiem jak powinniśmy, ponieważ wydmy się przesuwają i zmieniają. Napisałem w twoim imieniu do ojca, ale nie sądzę, aby reszta nieczytelna. Masakra, z jak różnych epok znajdujemy te listy. Też chwilę, a nie ma już kota w domu i tyka. Tak, to prawda. Mam tykającego kota. Padło na dół. Dobra, tu chyba i tak nic więcej nie ma. Okej, teraz pytanie... Kurczę, czy ta gra się zapisze, jak ja faktycznie skończę tutaj na przykład? Nie, bo tu był. Czemu ta muzyka jest tu taka? Aha, bo tu się... Dobra, nie, nie chcę. Nie chcę, tu jest światło. Ja za tu zostanę.
Nie ciekawi, gdzie przebywa Pretzel podczas streama. Chyba w sypialni siedzi. Był na początku, żeby się przywitać. Dobrze, kochani. Myślę, że będę kończyć. Mam nadzieję, że się gra zapisze tutaj. No chyba, że jeszcze w kuchni siedzi. No ja nie wiem, albo w łazience. Matko. Tak, no, za dużo napięcia. Już mi podchodzi do gardła. Mam nadzieję, że się gra faktycznie zapisze. Na balkonie. Nie, balkon mamy zamknięty, bo ogólnie to, co mnie boli w tym mieszkaniu, nie mamy jeszcze moskitiery, więc nie mamy otwartych okien za bardzo wieczorami, chyba że jest zgaszone światło, żeby nam robaki nie naleciały. Nienawidzę robaków. Dobrze, myślę, że na dzisiaj wystarczy. Wyżera tosty, dżem i masło orzechowe. Nie mamy masła orzechowe. On już leży, on tam śpi, zasypia. Już ma dosyć. Mamy Nutellę. No. Siatka w oknie to podstawa. No. Dobrze, Laurence. Dzięki bardzo, że byłeś. Dobrej nocki. My zrobimy sobie przerwę oczywiście i zrobimy... I się przełączymy na Tomb Raiderka. Zobaczymy, co tam nas dzisiaj czeka, bo kolejne wodne poziomy będą. Jestem nieźle. Jesteś okoco. Tak. Pracel jest okocony. Dobrze. To... parę minut przerwy zrobimy i wracam z Tomb Raiderkiem, także jeśli macie ochotę, to zapraszam. A na razie przerwa time, siku time, robienie herbatki time, czy coś. I do usłyszonka za chwilkę.